A my pędzimy, godzina 8:38 na naszych zegarach, a przy telefonie już kolejny gość, pan profesor Paweł Kowal, politolog, historyk, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. No i oczywiście pierwsze pytanie, pan jest konserwatystą, te skrzydło konserwatywne bardziej, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską. Co pan jako właśnie konserwatysta, która jest osoba, która jest przeciwnikiem aborcji, myśli o tym projekcie Platformy Obywatelskiej de facto aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży? No, cieszę się, że Platforma ma jakieś stanowisko i chociaż to stanowisko w gruncie rzeczy niewiele się różni od tego, co dotychczas było, dlatego że istotą jego jest, że każdy może zagłosować ostatecznie jak chce. Ja sam jestem poza Platformą, więc tym bardziej stanowisko Platformy w sprawie aborcji mnie no nie dotyczy, co tu dużo mówić. Będę głosował w tej sprawie zgodnie ze swoim sumieniem. Czyli przeciwko. Trudno powiedzieć, jaki będzie projekt, bo to wszyscy mówią projekt. A to jest deklaracja polityczna. Więc tak naprawdę ja to wszystkim mówię, żeby tutaj włączyli zdrowy rozsądek, bo na koniec będzie jakiś kompromis. Czy to będzie kompromis z 93 roku, co z mojego Ale punktu pan widzenia naprawdę liczy, że będzie ten kompromis, panie pośle? Ale nie ma innej możliwości przeprowadzenia sprawy w parlamencie. Jakiś będzie. Jak nie ten, to jakiś inny. I to samo, że będzie na pewno jakieś głosowanie. Przecież że przez 20 lat biskupi mówili, że nie można głosować w kwestii moralnych. Teraz mówią uczestnicy protestów. A ja włączę zdrowy rozsądek i powiem tak. Na końcu w każdym demokratycznym kraju jest głosowanie, jak nie w parlamencie czy w trybunale. Ale jakiego pan głosowania, panie profesorze, się spodziewa? Bo mamy projekt prezydencki, który mówi o tych wadach letalnych, że wtedy można by było dopuścić aborcję. To jest de facto jedyny projekt, który może mieć poparcie większości parlamentarnej dziś. W tym parlamencie żadnego się nie spodziewam i żadnego nie będzie. Czyli dlatego, że tutaj w parlamencie się już nie da niczego zrobić w tej sprawie. To będzie nowy parlament, kiedy zostaną przeprowadzone w Polsce normalne wybory, także wszyscy będą mogli w nich na normalnych warunkach uczestniczyć. Będzie taki moment, kiedy do tego wrócimy. Realistycznie patrząc i na chłodno, w tym parlamencie nie będzie żadnego sensownego głosu. Myślę, że żadnego nie będzie na końcu. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość się zagalopowało w sprawie ustawy. To było mnóstwo przecieków, że władze partii rządzącej o tym dyskutowały wewnątrz, uważały, że to jest ich błąd. Do tego się przyczynił Trybunał Konstytucyjny. Różne były głosy, panie profesorze. Niektórzy, że błąd, niektórzy nie powinni się podpisać, inni wręcz przeciwnie, że to dobre rozwiązanie. Ja pamiętam sprzed kilkunastu lat spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Oni tam mają całą paletę stanowisk w sprawie aborcji, począwszy od, nie wiem, czy pani pamięta, jak Marek Suski niszczył list biskupa w tej sprawie. Czy pamiętam też taki Marka Jurka, który... Marek Jurek, wie pani. To są takie sprawy. Ludzie w Polsce czasem mają złudzenie, że w takich sprawach jedna strona drugiej może coś narzucić. Ale to siedzi głęboko w sumieniu. Tak naprawdę nikt nikomu nie narzuci. To służy tylko do tego, żeby się wszyscy z wszystkimi pokłócili. No to ja mówię tak, niech każdy powie, co sam uważa. Jeśli zajmuje się polityką, niech spróbuje w ramach polityki zawrzeć jakieś takie rozwiązanie, które maksymalnie chroni życie, które jakoś maksymalnie unika konfliktu. I to jest normalne działanie polityka. Tak powinien działać. Maksymalna ochrona życia, no to według polityków Prawa i Sprawiedliwości, pan jako przeciwnik aborcji, to pan powinien popierać ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o ochronę życia. Nie, ja go nie popieram, dlatego że on jest niezgodny z procedurami. Trybunał Konstytucyjny nie powinien być trzecią izbą parlamentu. Jedna rzecz to jest moje racje, ale ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby moje racje były za wszelką cenę. Trybunał nie jest od tego, żeby był trzecią izbą parlamentu i to zawsze mówił właśnie obóz Prawa i Sprawiedliwości. Jak przyszło do czego, to Trybunał zrobił to, czego nie można przeprowadzić w parlamencie. No i jeśli czegoś nie można przeprowadzić w parlamencie, to tego nie jest Trybunał. Ja mam duże wątpliwości co do działania Trybunału Konstytucyjnego niestety i nie popieram niczego, co ten Trybunał robi, bo uważam, że pierwszą rzeczą po wyborach, jak się zmieni władza, to trzeba będzie od początku jakoś zacząć wymyślać. Czyli uważa pan, panie profesorze, że lepszy byłby projekt ustawy, jakby Prawo i Sprawiedliwość po prostu tę przesłankę wykreśliło samoistnie, bez posiłkowania się Trybunału i wtedy pan by zagłosował za takim projektem. Czyli jeżeli ktoś chce zmienić ustawodawstwo w Polsce i do tego ma większość, to logicznie rzecz ujmując, powinien posłużyć się tą większością w parlamencie. I to jest uczciwe, to są uczciwe reguły gry. Tylko, że Prawo i Sprawiedliwość samo w swoich szeregach nie ma poparcia w tej sprawie.
To jest temat bardzo ważny i istotny, ale tak jak pan powiedział, na razie chyba nic z tego nie będzie. To jest takie swoiste bicie piany, które także uprawia pana największe ugrupowanie w Koalicji Obywatelskiej. Mówię o tym 12 tygodniu ciąży, aborcja na życzenie, a zmieńmy to, a zmieńmy tamto, że to jest po prostu temat, który realnie nie przełoży się na żadne strefy, na razie przynajmniej, na razie naszego życia. No tak jak powiedziałem, ja jestem realistą w polityce, nie lubię ludziom nawijać makaronu na uszy. Jeśli ktoś się zajmuje polityką, to wie, że w dzisiejszym parlamencie żadne nowe rozwiązanie praktycznie nie może zostać przeprowadzone. I ten projekt prezydencki też będzie wyrzucony do kosza? No to nie, o tym decyduję. Generalnie o tym decyduje w obecnym parlamencie pani marszałek Witek, która robi co chce, więc to będzie tak, jak oni sobie tam postanowią w Prawie i Sprawiedliwości. A dlaczego co chce? No tak sobie ustawiła praca Sejmu, no co ja na to poradzę. Przecież poselskie projekty czy jakieś projekty. Pamięta pani pakiet demokratyczny, kiedy PiS było w opozycji? Co oni tam obiecywali? Jak to będzie, jak oni przyjdą do władzy? Jak będzie szanowana opozycja? Wczoraj pokazywaliśmy z Barbarą Nowacką taki projekt, już dawno złożony. No właśnie, miałam się pana profesora o ten projekt zapytać. Bardzo niewinny projekt. Nawet takiego projektu nie są w stanie wprowadzić pod obrady. Ja ze swoimi ekspertami przygotowałem projekt My Solidarni, który jest projektem wyrażającym wdzięczność i dającym pewne możliwości dla szeroko rozumianych medyków w trakcie pandemii. To samo, nie mogą tego, nawet już takie niewinne projekty. Dobrze, ale teraz tak, właśnie o tym mówię. 1 marca, wczoraj bardzo ważny dzień narodowy, Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych. Państwo składają razem z panią poseł Nowacką, żeby dzieci tych żołnierzy poszkodowane przez aparat PRL-u mogły ubiegać się o odszkodowania. Na jakich zasadach to by miało być? Jak to udowodnić? Bo to często nie jest jednoznaczna i łatwa procedura. I jak to by miało wyglądać od kuchni, panie profesorze? No to właśnie trzeba ją ułatwić. Jest grupa takich dzieci, które dzisiaj mają już po 60-70 lat, które znalazły się w więzieniach z rodzicami. Jest nawet taka grupa, które znalazły się w pewnym sensie w więzieniu bez rodziców już. Oczywiście, są takie przypadki, tak. I oni często dostawali, różne było orzecznictwo sądów, bo trzeba powiedzieć tak, że czasami sądy przyznawały odszkodowania. Dla tych ludzi to jest po prostu trauma na całe życie i złamanie całego życia i całej możliwości kariery, zbudowania sobie normalnych relacji. Więc na podstawie tej ustawy byłoby znacznie łatwiej o takie odszkodowania. I mógłby się włączyć i Kancelaria Prezydenta, i inne instytucje. Jeżeli coś mi się nie podoba w tej ustawie, proszę bardzo, niech coś dołożą od siebie. Wie pani, tak po ludzku to mnie to boli, bo to są takie różne sprawy, które są naprawdę poza polityką i nawet takie sprawy w tym Sejmie nie mogą przejść. A rozumiem, że żadnego feedback, chcę powiedzieć, żadnego odzewu ze strony rządzącej, ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości nie było na ten projekt? No może będzie. Myśmy wczoraj znowu to przypomnieli, więc może się ktoś tam, kogoś tam może ruszy sumienie. Zresztą to nie jest duża grupa osób, bo to, żeby ktoś sobie też nie wyobrażał, że to są, nie wiem, setki tysięcy osób, to jest prawdopodobnie kilka tysięcy pewnie, tak, maksymalnie, prawda? Maksymalnie. Panie profesorze, to jeszcze się zapytam, jak pan widzi w ogóle przyszłość Zjednoczonej Prawicy i tej koalicji, która cały czas stoi jak na takich glinianych nogach. Tutaj mamy Solidarną Polskę, tu cały czas gdzieś w tyle polityk Jarosław Gowin, o którym sam mówi Donald Tusk, że jest to człowiek niepewny, nigdy nie wiedział, w którą stronę pójdzie. Jak pan widzi tutaj? PiS będzie zakładnikiem obu tych partii? Czy już jest? Wie pani co, mnie to szczerze mówiąc interesuje tylko z jednego punktu widzenia. Czy można w Polsce przeprowadzić szybsze wybory, zmienić rząd? Ja uważam, że to jest zły rząd, nie ukrywam tego. Uważam, że powinien zostać zmieniony demokratycznymi metodami. Czyli, że w tym Sejmie, jeżeli się pokruszy ta większość, a ona jest taka malutka, bo to jest kilku posłów zaledwie, ta większość, trzeba stworzyć rząd ekspertów, taki techniczny rząd na jakieś pół roku, rok, żeby przygotować dobrze wybory, a przede wszystkim, żeby się zająć pandemią. Marek Suski, panie pośle, mówi, że wybory wcześniejsze mogłyby być i nawet rząd mniejszościowy, więc te głosy jednak wybrzmiewają. Ja też o tym mówię od dawna, tak, mówię o tym, że to do tego prowadzi w gruncie rzeczy. Oczywiście pewnie politycy tam obozu Zjednoczonej Prawicy się tym straszą nawzajem, pewnie jest też taki element, ale to wszyscy widzą, którzy zajmują się polityką, że tam już nie ma nowej idei. No dzisiaj ta Zjednoczona Prawica, która rządzi, nie ma żadnej nowej idei, nie pozyskuje żadnych nowych wyborców. Widać wyraźnie, że jest taka stagnacja. To kiedyś było. To, zresztą to jest takim prognostykiem tego, co będzie w polityce, jest zawsze
trend wśród młodych. No to wczoraj, przedwczoraj chyba widziałem jakieś badania opinii publicznej, gdzie oczywiście generalnie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy jest podobne jak było, nie rośnie już od dłuższego czasu, czasem troszkę spada, no ale wśród tych najmłodszych, którzy są taką jaskółką zwiastującą zmianę, no to tam jest chyba tylko 2 czy 3% poparcia, więc oni po prostu stali się, tak jak byli kiedyś świeżą siłą, która coś nowego obiecuje, tak stali się trochę... A no, czy Koalicja Obywatelska nie jest też taką siłą, która dużo obiecuje, a jednak już niewiele możemy od niej wymagać i nie ma powiewu świeżości? No ten projekt aborcyjny to jest jakiś nowum. Nie, myślę, że te projekty gospodarcze, na przykład taka zwykła sprawiedliwość dotycząca kwoty wolnej od podatku, myślę, że kwestia na obniżenia w okresie przejściowym VAT-u dla przedsiębiorców, to są oczywiście projekty, które nie wiem, nie mają tego jakiegoś super emocjonalnego zabarwienia, ale są ważne i są konieczne do zrobienia. Zresztą w ogóle trzeba o tej pandemii inaczej pomyśleć, no nie tylko w kategoriach swoich. Mi się coś przelało, wie pani, jak oni w Małopolsce, skąd jestem posłem, rozdawali, mówię o rządzie, pieniądze w ramach tego wsparcia dla samorządów na odbudowę i w drugiej transzy to rozdawali już tylko tym samorządom, gdzie sami wygrali. No to jak się mają czuć ludzie, którzy tam mieszkają? Ktoś po prostu mieszka w społeczności, w której większość popiera nie PiS. I co, nie dostanie na drogę? No to wszystko jest już takie w tej chwili upartyjnione, że to się musi się skończyć. I to się dla tego rządu, i to się skończy do miesiąca tego rządu. Już jest nie bardzo. Zapowiedział profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję i pięknego dnia panu życzymy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. W kontakcie, do widzenia. Jesteśmy w kontakcie na naszych godzinach 8:50 i zaraz będziemy w kontakcie z panem profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem.